Cześć, tu Michał. Kamera 360 stopni. Czy jest to świetne rozwiązanie na wyprawy rowerowe, górskie i inne? W tym filmie postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczcie. Na początku moich wypraw rowerowych i górskich tachałem ze sobą kamerę, oprócz tego aparat fotograficzny. Potem tachałem ze sobą lustrzankę, która pozwalała też na nagrywanie. Super była jakość, natomiast jeżeli chodzi o ciężar i dostępność takiego aparatu, który trzeba było wyciągnąć z plecaka, zatrzymać się, wypakować, potem zabezpieczyć. Na wyprawach rowerowych, górskich, czy gdziekolwiek, gdzie uprawiasz sport i chcesz to uwiecznić, najważniejsze jest, żeby sprzęt był lekki i zawsze pod ręką. Rozwiązaniem na tą bolączkę był zakup GoPro Hero 4 w tamtym momencie. Świetna sprawa. Jakość bardzo dobra, szeroki kąt, łapie wiele, masz to zawsze pod ręką, do tego jest mnóstwo uchwytów. Możesz to zamontować na kierownicy, na ramię, na pasku, na klacie, na głowie, na ręku, pod wodą, gdzie chcesz, na nodze. Nie będę dalej się rozwodził, ale można to zamontować wszędzie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mam GoPro 4. To jest stara już kamerka, stara wersja. Nie ma stabilizacji, nie ma wielu pierdół, które ma 9, która niedawno wyszła. No i jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać, czy nie warto byłoby upgrade'ować mojego sprzętu i kupić sobie taką 9 lub chociaż 8, która ma wbudowaną stabilizację. Chciałem tak zrobić i prawie już to zrobiłem, prawie kupiłem 9, ale przypomniałem sobie o rozwiązaniu kamer 360 stopni. Jeżeli myślicie o kamerze 360 stopni, na pewno pierwsze, co Wam wpadnie do głowy, to jest GoPro Max. No i tak samo było u mnie. Zacząłem sobie porównywać kamerki. Przypomniało mi się, że kiedyś widziałem kamerkę modułową Insta360. Absolutnie nie chodzi w tym filmie, żeby mówić, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Natomiast ja osobiście wybrałem Insta360 R One i powiem Wam dlaczego. Obie kamery kosztują podobnie, około 2000 zł z haczykiem. Obie nagrywają w 360 stopniach. Natomiast różnica między GoPro a Insta360 jest taka, że Insta360 jest kamerą modułową. To znaczy, że możecie kupić edycję Twins, co daje Wam dwa moduły, czyli moduł, który nagrywa 360 stopni i oprócz tego zwykłe 4K. No i to jest tak naprawdę podstawowa zaleta tej kamerki. Mam i zwykłe GoPro, jak gdyby, bo mam ten moduł 4K i mam kamerę 360. Max nagra jak gdyby w zwykłym formacie 4K, ale już tylko w 30 klatkach na sekundę. Zresztą mam cały artykuł u siebie na stronie, gdzie jest porównanie obu kamerek. Możecie sobie zobaczyć. Zapraszam. Jest jeszcze jedna przewaga Insta nad GoPro. Tak przynajmniej wyczytałem w specyfikacjach. Insta pozwala na robienie zdjęć w RAW-ach. GoPro zwykłe w RAW-ach robi zdjęcia, natomiast Max już nie. Dziwne, ale tak jest w specyfikacji. Ogromną zaletą, i to właśnie na wyprawach, jest oprogramowanie, które ściągacie sobie na komórkę. Insta to oprogramowanie ma rewelacyjne pod kątem ich możliwości. Macie i timelapsy, hyperlapsy, time jakieś shifty, stop motion, shift time, wszystko tak naprawdę. Możesz obrobić sobie film w aplikacji. To się fajnie obrabia w połączonej przez Bluetootha kamerce i obrobiony film ściągasz sobie na telefon i możesz udostępnić w mediach społecznościowych czy tam na YouTubie. GoPro ma też, teraz ostatnio aktualizowali to swoją aplikację Quick. Ja z tego nie korzystam, nie wiem jak to działa. Wydaje mi się, że możliwości aplikacji Insta są dużo większe. Moje zdanie, nie sprawdzałem, zobaczcie sami, nie chcę nikomu tutaj imputować różnych rzeczy. Obie kamerki są wodoodporne. GoPro Max, nie wiem do jakiej głębokości, ale na pewno ma lepszą wodoodporność. Insta jest wodoodporny, ale tylko w swojej obudowie. Jeżeli chcesz z nią nurkować, trzeba kupić dodatkową. Ona kosztuje ponad 400, więc tu... Okej, ale przejdźmy do meritum. Dlaczego kamera 360 jest lepsza niż na przykład GoPro na wyprawach? Ano z kilku powodów. Przede wszystkim z tego, że właśnie nagrywa w 360 stopniach.
360 stopni pozwala Ci nagrać wszystko dookoła, oczywiście jeżeli czegoś nie zasłaniasz własnym ciałem. W tym momencie cokolwiek się wydarzy dookoła, masz to nagrane. Potem zależy od Ciebie, czy w postprodukcji chcesz film normalny i sam sobie ustawiasz, na co widz ma patrzeć, albo możesz wrzucić taki film 360 stopni bezpośrednio do YouTube'a i wtedy taki film jest interaktywny, czyli to widz ustawia sobie to, co chce oglądać w danym momencie. Świetne rozwiązanie i to jest wideo. Takie same możliwości jak filmy 360 dają zdjęcia 360. I można sobie przejrzeć całe zdjęcie. Czyli robisz sobie zdjęcie 360, ustawiając sobie na statywie kamerkę, na szczycie jakiejś góry i robisz jedno zdjęcie i masz całą panoramę ze wszystkim. Mało tego, możesz robić timelapsy i to jest tak naprawdę to, co mnie przekonało. Robisz timelapsa sobie w RAW-ach 360 stopni i potem robisz sobie timelapsa z ruchem kamery takim, jak chciałeś od początku zrobić. Czyli nie wiem, panoramujesz, pokazujesz niebo, schodzisz w dół. Możesz zrobić każdy ruch w procesie postprodukcji. Mega. Mega rozwiązanie. Nie musisz żadnych tam urządzeń ze sobą tachać, typu nie wiem, jakieś obrotnice, slidery czy innego typu rozwiązania. Kolejną zaletą kamer 360 jest niesamowita stabilizacja obrazu. Tak jak GoPro korzystało sobie z trochę większej rozdzielczości, żeby mieć właśnie margines na niwelowanie ruchów i zrobili to świetnie, to w 360 stopni masz 360 stopni, więc tak naprawdę niwelacja ruchu jest ogromna. Masz taką stabilizację, że nawet jak jedziesz po wertepach, to masz obraz płynny. Świetna rzecz, znowu gdzieś na wyprawach, mega się sprawdza. Kolejna świetna rzecz, jeżeli chodzi o kamery 360. Znacie na pewno trackingowanie z dronów DJI-a. Ustawiasz sobie cel i dron śledzi osobę czy jakiś inny przedmiot, który się porusza, a Ty zaznaczyłeś, że ma go śledzić. W kamerce 360 stopni, tutaj w tej Inście, jest dokładnie takie samo rozwiązanie. Zaznaczasz sobie człowieka, czy to robisz w postprodukcji. Ja se chodzę, a potem sobie w postprodukcji ustawiam track Wimie i on mnie śledzi. Aplikacja sama śledzi tego człowieka zaznaczonego wcześniej. I to mało rozpoznaje, nawet jeżeli on gdzieś tam schowa się na chwilę za drzewem i wyjdzie z drugiej strony. Nie sprawdzałem jeszcze, sprawdzę i zobaczę, czy to faktycznie tak dobrze działa. No i na koniec, szczerze, nie wiedziałem, że tak jest, naprawdę. Nie interesowałem się, więc nie wiedziałem. Coś takiego, co się nazywa Invisible Stick. Czyli umieszczasz sobie kamerkę na końcu kijka. Warunek, kijek musi być węższy niż rozpiętość między dwoma soczewkami i wszystko to, co jest między jedną soczewką a drugą, znika. A aplikacja skleja jakby dwie soczewki, to co widzą dwie soczewki, w 360 stopni sferycznie. Oznacza to, że mając taką kamerkę na kijku, jak biegniesz, to widzisz człowieka, a nie widzisz tego kijka. To samo, jeżeli masz uchwyt na rowerze, no gdziekolwiek masz uchwyt, kamerka jest jak gdyby zawieszona w powietrzu. Tak naprawdę możesz nawet emulować, jakby to latał wokół Ciebie dron. No możliwości są mega świetne. Hyperlapsy, inne rzeczy przy tym rozwiązaniu, świetne. Jeżeli chodzi o postprodukcję filmu nagranego w 360 stopni, trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, bardzo istotnej. Kamerki 360, przynajmniej Insta i GoPro, nagrywają w prawie 6K. Oznacza to, że jeżeli wytniesz z całej sfery nagranej odcinek 4K, gdzieś taki, to tak naprawdę nie masz rozdzielczości 4K, tylko dużo niższą. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli zoomujesz i wytniesz sobie tak naprawdę mały wycinek z tej sfery, to jakość się pogorszy. I to niestety w tym momencie jeszcze jest mankament, ale oczywiście jak te kamery będą ewoluowały, to już są 8K, pewno będzie 16K i wtedy nie będzie problemu z rozdzielczością. Problem będzie tak naprawdę z obsługą takiego formatu, bo co za bestię musisz mieć w komputerze, żeby to dała radę ogarnąć. No może w chmurze będzie się to robiło, natomiast na ten moment 6K w zupełności wystarcza, to i tak jest dobra jakość. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na temat nagrywania kamerą 360, to chętnie się z Wami podzielę moim jeszcze znikomym doświadczeniem. No i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie suba, lajka,
to dla mnie oznacza, że podoba Wam się to, co robię i warto to dalej robić. Trzymajcie się, cześć!